Witajcie, tu znowu ja, Gwiezdny Klucz. I gramy dalej w Gothic Remake, testy. Nie będę dużo gadał, po prostu lecimy. Chcę dokończyć zwiedzanie wszystkiego, pogadać z osobami, które ostatnio pominąłem. Zobaczyć, czy coś się zmieniło w świecie, jeśli tak, to tak, fajnie, zrobimy coś może. Rozumiecie, takie po prostu standardy, chcę już to mieć za sobą. Bo jak bardzo by mi się gra nie podobała, w sensie... Dobra, może to zabrzmiało nie tak jak chciałem. Jak bardzo bym nie uwielbiał tej gry, bo powiem szczerze, naprawdę podoba mi się, no tak, chciałbym mieć to już za sobą i czekać po prostu na... no na pełne wydanie. Bo już oficjalnie mówię nawet... Co? Nie rozumiem. Ale dobra, wracając to... No właśnie, mogę powiedzieć wprost, jak już mówiłem, dokładnie, udało się, jest pozytywne w większości. Większość osób, jeśli już tylko się martwi, czy to będzie dobrze zrobione. No ale wiecie, jest pozytywne światło od fanbase'u, to może się uda. Nieźle. Are these kind of things common here? You don't seem to have time to get bored. That's a taste of everyday life in the colony. Be on your guard. Especially with the scumbags from the new camp. I takie standardowe rozmowy, ale dobra. Why do I have to worry about the men from the new camp? Because they're a bunch of savages and they don't respect anything. It's survival of the fittest with them. Plus, the new camp doesn't receive any supplies from the outside world. The majority of the bandits over there steal whatever they need. If you run into them, the best thing to do is hide all your valuables and not let them see that you're carrying a good sword. They don't mess around. No, takie trochę standardowe, ale powiem wam szczerze, fajnie. Mówię o dwóch obozach, a o trzecim nikt nic nie wspomina. Of course. Next to the new camp, the old camp is a tranquil and peaceful place. Gomez and his old barons maintain order, and the people have very good living conditions, thanks to the trade with the king. We guards are under the barons, and under us are the shadows. The diggers occupy the lowest rung of the community. Everyone who arrives at the old camp starts out as a digger. If you want something better, you'll first have to be admitted to the shadows. Wiecie co, tak jeszcze tylko na wstępie powiem. Zaskakujące, bo to jest taka anegdotka do pierwszego Gothica. Diego jest szefem cieni. A udało mu się spłoszyć na początku Bulita i jeszcze kilku strażników, także nieźle. What do you know about the attack on the lift? It had to be those lunatics from the new camp. And this isn't the first time we've had problems with them. Tension between the two camps is growing because of their looting and stealing. And this last attack has been the worst yet. Someday Gomez will get sick of their nonsense and then they'll have a serious problem. Oj, nawet nie wiesz jaki. Gościu, nie pamiętam twojego imienia. Tu jeszcze coś jest do powiedzenia? Nie, nic więcej nie ma. Are you bored waiting here all day? Very much so. Occasionally I use rotten meat to lure the scavengers. But they rarely last around with me. They're lazy animals, really. The thing I miss the most about my long guard duties is a good drink. And I'm not talking about cheap beer or rancid wine. I'm talking about something exquisite. Something different that gives me joy once in a while. Różówka? You mean something from outside the colony? Yeah, mm-hmm. That's right. Sometimes I find a moment to look for things. But given what happened last night, I doubt I'll be able to move from here for quite a while. I can almost smell the wine from here. I'll see what I can do. I can almost smell the wine from here. I'll see what I can do. Aha.
Czyli dialog się zapętlił. Okay, I understand. And remember, only the clever and the strong survive in the colony. Everyone else ends up being food for scavengers. Or worse. No, karma dla ścierwojadów trochę przesada. Ścierwojady aż takie mocne nie są. No dobra, jeszcze tutaj ten gościu. A z nim to się nie da pogadać. Dobra, a zobaczymy co my tu mamy. Nie wiem, mięso, kieł wilka. Klucz do wieży. Piwo. Ryżówka, nie. Niestety nie mam niczego, więc... Trzeba będzie powiedz. I wiecie co jeszcze tak... Póki pamiętam o jednej rzeczy. Kara rozdzielczości 25? Dobra. Nie, ma być 100. Jeśli będą jakieś problemy, to zawsze obniżę trochę grafikę do wysokiej, ale... Czuję, że gra jest co najmniej płynna. Trudno mi ocenić dokładnie ile FPS-ów tutaj widać. Bo nie jestem jakimś znawcą, ale powyżej 30 na pewno. Dobra, więc lecimy. Pamiętam, że tu zostało parę rzeczy. Strange symbol on the tree. Dobra, starczy, będzie, nie musisz mówić. A właśnie, dobra. Próbujemy w ten sposób. Może uda się zwabić pojedynczego. Jeśli tak, to może tym razem nawet nie zginę. Nie no, wszystkie. Dobra. Niestety. Została sfora. Co nie różne jest dla mnie. No ale ja się nie poddam, ja sobie poradzę. Dobra. Dobra, nie mogę walczyć z wilkami. Chociaż dobra, frontalne dźgnięcie jest najlepszym wyborem. Ciekawe tylko, czy da się je normalnie zablokować, czy niekoniecznie. Dobra. Nie powiem szczerze, jakby nie było, dla mnie te wilki są pod największym problemem z całej gry, póki co. Jak widzieliście, nawet zębacza pokonałem i no, nie było na co się skarżyć. Oczywiście domownicy musieli przyleść, ale jako, że zależy mi na czasie, to po prostu bez mojego gadania przez chwilę można było płaczyć. No. Please. Aha. In the end, Soros couldn't have gone very far. I found him here and decided to fix the mistakes you made in the first place, rookie. Nobody plays with Caden. Learn it by heart. Wiem, że prawdopodobnie nie powinienem, ale... Ale skoro on już na początku... Po prostu już teraz mi groził, to... Dobra, wiecie co, muszę znowu się wyciszyć.
Najlepszy sposób na pozbycie się gościa. Aha. Czyli dopiero tutaj zaczął atakować. Super. Nie, gdybym od początku wiedział, że tak będzie, to bym nie kłamał, ale... Nawet nie wiem, co mogę o tym powiedzieć. Poza tym wszystko. Klucz do wieży, co? Nie rozumiem. Mówię szczerze, naprawdę nie rozumiem nawet, co tu się stało. I czemu znowu to się odnowiło? Czemu mięsny dług znowu mam zdobyć mięso z zębaszy? Gomez has little patience, and will have even less if you entertain me with your nonsense. Dobra, naprawdę, nie wiem, co mam mówić wam. Dużo dziwnych rzeczy się tu dzieje. A tutaj chyba pływać można. Nie, można tylko zamoczyć kostki. Szkoda. No ale wracając, nie wiem, co mam mówić o niektórych rzeczach, bo samego mnie nawet zaskakują, ale... Jakoś to będzie, poradzimy sobie. Gra dalej jest moim zdaniem dobra. Tylko naprawdę nie wie, co robi, grożąc byziem. Na razie to może jeszcze nie potrafi nic, ale później się kiedyś bym na nim odegrał, gdyby to była pełna gra. Chociaż jak widać tutaj to nie jest takie łatwe, bo tam połowę życia mam i jednym ciosem nie zrobię. Idealnie wiem, czemu te punkty kontrolne są takie dziwne, a zapisy nie działają zwyczajnie. Dobra, ale mniejsza o to. Chciałem pozwiedzać dokładnie, no to zwiedzamy dokładnie. Na początek oczywiście trzeba zjeść trochę borówek. Widzę, że surfisa teraz jest takie... owocowarzywo, tylko takie no już z wyższej półki. I oczywiście, wilk mnie tak po prostu użarł. Ja nad miecza nie mogę wyciągnąć. Ani się obronić. I oczywiście inny wilk po prostu przybiega. I będą teraz takie pętle trzeba zrobić. Nie, to styl walki jest taki nieumiejętny, że po prostu nawet nie wiem, co o tym myśleć. Da, wilków jak nic nie można po prostu nawet... odbić. Chyba trzeba sparować, a ja nie umiem parować. To jest jedna rzecz, sprawa, a druga... Powiem wam szczerze, no... ciężkie to jest. Czuję, że wilki mogą być większym wyzwaniem niż jaszczury w oryginalnym Gothicu. Zresztą, kto wie, jak było z jaszczurami, ten wie. A kto nie wie, ten mam nadzieję, że kiedyś się dowie. Nie, z tego nosa miałem tego, gdzie to wino może leżeć. Dobra, ale mniejsza o to. Zbieramy więcej. Notatka... Okej, notatka o ataku, czy coś takiego? Okej, więc... podpisane inicjatywami LS. Pozwólcie, że spróbuję to przetłumaczyć jakoś sensowniej. Nie obiecuję, że się uda, ale jest okej. Dostawa... przybędzie dzisiaj... idealnie o 11:00. No, punkt 11:00. Railords... Railroads, tracks are clear, czy coś takiego, dobra, czyli po prostu... Znaczy mówiąc, prawdopodobnie te miejsce, te tory całe, tunele z torami są czyste. Okej, dobra. Strażnicy nocni. Trzech strażników przy ognisku.
w strefie wymiany. Jeden na moście i jeden w świątyni. Kontakt potwierdza, że wszystko jest czyste. Idźcie ostrożnie. Czyli, że to był jakiś grubszy plan tego ataku tym razem. W sumie tym razem dopiero teraz to powstało, dobra. Nie będę ja z tym mięsem, nie, no dobra. Ile mam? Dobra. Będę żałował, ale z żarem Serafis. Okej, okay, co my tu mamy? Chyba już nic takiego. Szczerze jestem prawie przekonany, że zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić. Teraz tylko trzeba zejść. Ale jak widzę, niestety nie dali opcji szybkiego schodzenia, jak to ma miejsce w niektórych grach. Szkoda, bo dodałoby to trochę takiego tempa. Takim wolniejszym elementem nawet. No ale dobra. Nie wiem, czemu dalej ma wykrzyknik. Czy to znaczy, że to jest jakaś istotniejsza postać, czy co? Dobra. Zrobiłem chyba już wszystko, co się da. Tym razem już serio mówię i... jeśli wszystko pójdzie dobrze, to właśnie w tym momencie możemy wyleźć z obszaru, który w sumie w pierwszym Gothicu to się przechodziło w jakieś pierwsze 5-10 minut, nie więcej. No ale tutaj go tak rozbudowano, że widać, co i jak. Dobra. Musiałem oczywiście odpisać, bo... no mówiąc, nie potrafię zrozumieć, że nawet jak wyjadę, czy coś, jestem zajęty, to nie mogą mi wysłać co 5 minut wiadomości, żeby mnie rozpraszać. I oczywiście napisali. Więc jednym ręką musiałem odpisywać, drugą iść. Ale dobra, nie będę już tam na nich narzekał więcej. Kupmy się na ważniejszych rzeczach, czyli no, chociażby zliczeniu zadań. Nie wyobrażam sobie walki z tymi wilkami, jakbym miał dalej mieć tamten mieczek. Zresztą nawet ten nie jest koniecznie taki mocny. Dobra. Orry. You're back. Any news? Hey. I think I've found something that'll brighten your day. A bottle of wine from the harvest of King Robur the Second himself. Phaedos? How on earth did you get that? Only Gomez has access to this level of quality. Well, it's a long and bizarre story. I'd rather not know. In any case, I don't think my boss would miss a bottle, right? I can almost smell the wine from here. I don't think so. There are lots of bottles, and it's normal to lose one along the way. I like you, dude. I knew I could count on you. Or so I thought when I saw you with Diego. Let me give you this in return. It's not much, but it's the best I have right now. Still, I think you can sell it easily if you want to get some more. And again, thank you so much for getting me this wonder. Nieźle. Przepis na zupę nordmarską. Ciekawe, czy ta zupa daje jakieś lepsze bonusy. Dobra. Nie będę już tam przeszkadzał, bo to przegadaliśmy. Dobra. Szkoda, że te teksty są takie długie. Nie da się ich przemijać. No ale tak czy siak, da się przeżyć. Dobra, może nawet nie będę czekał, tylko glosariusz, przepisy, zupa nordmarska, owadzie mięso, piwo królewskie. W sumie nie wiem. Znajdę jakieś ognisko, to wtedy zobaczymy, jak, co daje ta zupa. Nie znajdę ogniska, to nie zobaczymy. A póki co, Bezi, powiedz. Nie. Fajnie by było, gdyby udało się z taką grafiką, jak ta, uzyskać dokładnie to, co było też w pierwszym Gothicu, rzecz jasna. Przez to, co było dokładnie w pierwszym, mam na myśli, mogą być te zmiany, które są, tylko rozumieć, chodzi o system sterowania, walki, wszystkiego. I to byłoby w sumie takie może nawet pseudo marzenie jako kogoś, kto wychował się na Gothicu. Ale z perspektywy
obecne i w ogóle wszystkiego, uważam, że to jest dużo lepsze niż oryginał. Zresztą już chyba o tym mówiłem tyle razy, że... Czyli to już otworzyłem, nic nie ma, dobra. Lecimy dalej. No i nareszcie mam dostęp do tego czegoś. Babatko, pani by było być, gdybyś chciał to otworzyć. No, dobra. Super, piesek już zaczyna tęsknić. Co my tu mamy? Nie! No proszę, nie! Mówiłem szczerze, nie chciałem tu spaść. Po prostu trochę za mocno wchyliłem gałkę i kiedy chciałem się zatrzymać, to nie zrobił jeszcze jeden krok. Chciałem tylko zobaczyć widoki. No niestety. Nie wiem, czemu jak ty na to wszystko patrzę, to sporo sugeruje, jakbym naprawdę miał zdobyć tamten miecz spalony, a nie ten... No, wiecie, ten sprawny. Dobra. Jednak te problemy, które tutaj teraz doświadczyłem, mogą sugerować... Aha. Mogą sugerować tak delikatnie... Że jednak... Input lag może być za duży czy coś. Nawet do bezpieczeństwa przerzucę na wysokie. Co tu mamy? Chrząszcze. Nie wiem, po co z gniatem te chrząszcze, szczerze, ale... Zupar nordmarska w sumie mówi co innego. Poziom 0, 2040 na 2000. I znowu coś tam, to mnie zabagowany tak, że ja nie mogę. Ale wiecie, ja tam nie winię. Pewnie nawet nie opracowali jeszcze systemu nauki, więc... Wieczny poziom 0 jest dla mnie zrozumiały. Chociaż nie wydaje mi się, że miałoby się różnić dużo od tego, co było. No poza oczywiście faktem, że na 99% będzie tym razem jeszcze trzeba płacić za naukę. Nie wiem, po co te puste butelki zbieram. No ale zbieram. O, korba. Będzie animacja pełna, czy poślij na lenistwo, jak w przypadku wielu gier? Samą scenkę wymyślili nawet na potrzeby tego wszystkiego. I dalej mam poziom 0, 2040 expa na 2000. Dobra, tylko ostrożnie, Bezi, nie spadaj. Jest, ta muzyka też fajna. Nie, ja będę się zachwycał po prostu. O, Diego. Nie wiem, co on tu robi, ale fajnie, że czeka na mnie. No zanim z nim pogadam, to... Musi za każdym razem mi to przypomnieć, jak podchodzę do garnka. Super nordmarska. Max Vitalis 25 po prostu. No ale dużo lepszy niż knopka ze ścierwojada. Powiem szczerze, żeby łatwiej to wykonać, przynajmniej na początku gry. dobra. Jeszcze to... A, czyli to tyle! Nie wiem, jak ludzie mają w takim razie widoki z innych miejsc. Hey. Welcome to your new home, Rookie. And this is just the beginning. Witaj w nowym domu, świeżako. A to dopiero co początek. Jest to muzyka! Remix czegoś, co było w oryginalnym Gothicu, nie! Wow. Szkoda tylko, że nie wiedziałem wcześniej o tym, że to już koniec. Tylko teraz naprawdę mnie zastanawia, jak... Skąd są te całe zdjęcia, dajmy na to, z podwieży, które jest u orków, czy innych jakichś miejsc, takich typowo... dalszych. Ja to akurat jeszcze rozumiem, że... No to wszystko może po prostu być jeszcze... W zasadzie, że tam pokazują, jakby to wyglądało fragmentalnie, ale nikt nie ma tam naprawdę dostępu. Dobra. Więc... Gdybym wiedział wcześniej, to bym to zamknął w poprzednim odcinku. Szkoda, że tak mało, no ale ja ich rozumiem.
I teraz już moje przemyślenia całkowicie. Gra bardzo dobra. System walki. Muszę się go nauczyć. I nie jest to do końca mój styl, ale i tak super. Nadaje się po prostu. Wilki wkurzające. Normalnie czuję się, jak to był Gothic 3, jeśli chodzi o wilki. Kto grał, ten wie. Ale jakby nie mówić, jest wielki potencjał. Nawet nie będę mówił nic więcej, po prostu. Dziękuję wszystkim za to, że byliście ze mną przy tym. W sumie demie właśnie, jak sami tu podkreślili. No, ja się wyciszam. A wy obejrzyjcie sobie do końca napisy. Po czym kończymy to przeżycie i czekamy na pełną wersję, którą już oficjalnie zapowiadam, nagram w pełni, nieważne kiedy by miała być. O ile oczywiście będę nagrywał dalej wtedy na YouTubach. No, w sumie miałem się wyciszyć, a chyba przegadałem całe napisy. Standard. No dobra, ale mniejsza o to. Jak nic, zapowiada się dosyć ciekawie. Teraz tylko pytanie, kiedy miała gra zaistnieć. Tak, to już wszystko. Tak więc już naprawdę żegnajcie. Hej.